Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witam was, kochani, serdecznie. To ja, wasz Zbieg. Pytacie mnie na Facebooku, na czym w ogóle polega ta medytacja? Co ja w zasadzie robię i jak zacząć? Nie jestem nauczycielem medytacji. Dzielę się z wami pomedytacyjnymi refleksjami. Ale skoro już o to pytacie, to odpowiadam. Praktykuję medytację chrześcijańską, która odwołuje się do tradycji ojców pustyni. Ta tradycja teraz jakby jest na nowo odkrywana, stąd jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę medytacja chrześcijańska, modlitwa Jezusowa, modlitwa głębi, to na pewno znajdziecie wiele ciekawych stron, książek i tam znajdziecie więcej odpowiedzi. Ja praktykuję taką medytację, której naucza benedyktyn ojciec Lawrence Freeman. Wewnętrznie oddycham taką piękną formułą aramejską, czyli w języku, w którym mówił Jezus Chrystus, Maranata. Łączę to z oddechem, czyli na wdechu jest ma, na wydechu ra, na ta i tak dalej. Bardzo ta formuła mnie się osobiście podoba, ona jest jakoś w zgodzie ze mną, ale każdy może znaleźć swoje święte słowo, swoją świętą formułę. Może to być całe wezwanie modlitwy Jezusowej: Panie Jezu Chryste, umiłuj się nade mną grzesznikiem. Może to być oddychanie imieniem Jezus, może to być wezwanie: Jezu, ufam Tobie. To jest istotne, ale nie aż tak istotne, ponieważ najważniejsze jest trwanie w Bożej obecności, a ta formuła, to święte słowo pozwala nam wracać z rozproszeń, bo szybko się orientujemy na medytacji, że rzeczywiście to wewnętrznie w nas rozbrzmiewa, ale za chwilę już gdzieś jesteśmy gdzie indziej, uciec się na imieninach albo w naszych problemach, w naszej pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to droga ciągłego powrotu do siebie, do serca, rozumianego jako takie centrum duszy, wewnętrzna cisza, w której mieszka Bóg. Ważna jest także postawa, możemy siedzieć na poduszce medytacyjnej, możemy na ławeczce medytacyjnej, możemy na krześle, ważne, żeby kręgosłup był wyprostowany, żebyśmy się o nic nie opierali, żebyśmy mieli dobrą podstawę. I w ten sposób przez 25 minut medytujemy. To chyba tyle. Jest to bardzo proste, a jednocześnie niezwykle trudne, bo najtrudniejsza jest wierność tej praktyce. Żeby jakiekolwiek owoce się pojawiły, musi być regularność, wytrwałość, czyli jest potrzebna dyscyplina. Jeżeli tego się nie robi codziennie, najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, to owoców żadnych nie będzie. Więc nasze zaangażowanie jest niezwykle potrzebne. A skoro już o tym mowa, to dzisiejsza refleksja pomedytacyjna nawiązuje właśnie do tego trudu i prostoty i brzmi ona tak. Niezwykle trudna ta prostota. Trzeba być wiernym nudzie. Tylko ten, kto ją pokocha, wyleczy się ze złudzeń. Pozdrawiam was serdecznie i dobrego dnia wam życzę. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera.